Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Zapowiedź mesjańskiego macierzyństwa. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 31 stycznia 1996 roku. Mówiąc o postaci Maryi w Starym Testamencie, Sobór powołuje się na znany tekst z Księgi Izajasza, który przyciągnął szczególną uwagę pierwszych chrześcijan. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emanuel. Mateusz przypisuje temu proroctwu znaczenie chrystologiczne i maryjne. Opisując wizję Józefa, w której anioł nakazuje mu, by wziął do siebie Maryję, swoją małżonkę, albowiem z ducha świętego jest to, co się w niej poczęło. Ewangelista dodaje: A stało się to wszystko, aby się wypełniło Słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica poczniej porodzi syna któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Proroctwo to, tak jak zapisane jest w tekście hebrajskim, nie zapowiada jednoznacznie dziewiczych narodzin Emanuela. Użyte tam słowo almach oznacza po prostu młodą kobietę, niekoniecznie dziewicę. Skądinąd wiadomo, że tradycja żydowska nie głosiła ideału wieczystego dziewictwa, Nigdy też nie pojawia się w niej idea dziewiczego macierzyństwa. Natomiast w przekładzie greckim to hebrajskie słowo zostało oddane jako parthenos – dziewica. Fakt ten mógłby się wydawać jedynie translacyjnym szczegółem. My jednak winniśmy w nim dostrzec tajemniczą interwencję Ducha Świętego, który nadaje taki sens słowom Izajasza, aby ludzie mogli właściwie zrozumieć niezwykłe narodziny Mesjasza. Użycie w przekładzie słowa dziewica można uzasadnić tym, że Izajasz bardzo uroczyście zapowiada poczęcie dziecka i przedstawia je jako znak od Boga. Każe więc spodziewać się czegoś niezwykłego. Natomiast sam fakt, że młoda kobieta staje się brzemienna po zbliżeniu z mężem, nie jest czymś niezwykłym. Z drugiej strony proroctwo w ogóle nie wspomina o mężu. Sposób w jaki jest sformułowany, sugeruje zatem interpretację, którą nadał mu później przekład grecki. W pierwotnym kontekście proroctwo Izajasza było odpowiedzią Boga na brak wiary króla Achaza, który lękał się zbrojnego najazdu królów sąsiednich państw i pragnął uzyskać protekcję Asyrii, aby ocalić siebie i swoje królestwo. Doradzając mu, aby zaufał wyłącznie Bogu i zrezygnował z niebezpiecznej interwencji asyryjskiej, Prorok Izajasz wzywa króla w imieniu Pana do aktu wiary w Bożą Moc. Proś dla siebie o znak od Pana Boga Twego. Wobec odmowy króla, który woli szukać ratunku u ludzi, Izajasz wypowiada słynne proroctwo. Słuchajcie więc, domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna. I nazwie go imieniem Emmanuel. Zapowiedź znaku Emanuela Boga z nami oznacza obietnicę Bożej obecności w dziejach, która nabierze pełnego znaczenia w tajemnicy wcielenia słowa. Fakt, że zapowiedź cudownych narodzin Emanuela mówi o kobiecie, mającej począć i urodzić dziecko, zdaje się wskazywać na intencję związania matki z losem syna, księcia, który ustanowi idealne królestwo, królestwo mesjańskie. I pozwala dostrzec szczególny zamysł Boży podkreślający rolę kobiety. Nie tylko bowiem dziecko jest znakiem, ale także samo jego niezwykłe poczęcie, objawione potem w narodzinach, wydarzeniu pełnym nadziei, które podkreśla centralną rolę matki. Proroctwo o Emanuelu należy też odczytywać w świetle obietnicy złożonej Dawidowi, zapisanej w drugiej księdze Samuela. Prorok Natan obiecuje w niej Bożą przychylność potomkowi króla. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Bóg pragnie przyjąć, wobec pokolenia Dawida, rolę ojca, która ujawni swój pełny i autentyczny sens w Nowym Testamencie przez wcielenie się syna Bożego w rodzie Dawida. W innym bardzo znanym tekście sam prorok Izajasz potwierdza wyjątkowy charakter narodzin Emanuela. Oto jego słowa. Dziecie nam się narodziło. Syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem. Przedziwny doradca. Bóg mocny. Odwieczny ojciec. Książę pokoju. Wymieniając imiona dziecka, Prorok wskazuje na przymioty jego królewskiej misji: mądrość, moc, ojcowską dobroć, dążenie do pokoju. Nie wspomina się tu o matce, ale wywyższeniu syna, który przynosi ludowi to wszystko, czego można oczekiwać od mesjańskiego króla. Opromienia także kobietę, która go poczęła i urodziła. Także słynne proroctwo Michała wskazuje na narodziny Emanuela. Mówi prorok. A ty, Betlejem, Efrata, Najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z Ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Te słowa wyrażają oczekiwanie na narodziny pełne mesjańskiej nadziei, które raz jeszcze uwypuklają rolę matki. To przedziwne wydarzenie niosące radość i zbawienie. Jednoznacznie na nią wskazuje i ją wywyższa. Dziewicze macierzyństwo Maryi zostało przygotowane w szerszym sensie przez łaskę, jaką Bóg okazał pokornym i ubogim. To oni bowiem, pokładając ufność wyłącznie w Panu, wskazują na głęboki sens dziewictwa Maryi, która wyrzekła się bogactwa ludzkiego macierzyństwa, aby Bóg był jedynym źródłem płodności jej życia. W Starym Testamencie nie znajdujemy zatem formalnej zapowiedzi dziewiczego macierzyństwa, w pełni objawionego dopiero przez Nowy Testament. Niemniej proroctwo Izajasza przygotowuje objawienie tej tajemnicy i w tym sensie zostało uściślone przez grecki przekład Starego Testamentu. Cytując tak przetłumaczone proroctwo, Ewangelia Mateusza ogłasza, że jego doskonałym spełnieniem jest poczęcie się Jezusa w dziewiczym łonie Maryi.